5 FPS-ów. Siemaneczko, tutaj 6000 i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Papatka 3D. Wiem, że może to być troszkę dziwne, gdyż już była ta seria, ale postanowiłem, że zrobię reaktywację, ponieważ wcześniejsza wersja nie za bardzo wyszła, bez komentarza. Stwierdziłem, że bez komentarza jest strasznie nudno. No dobra, no to zaczynamy od pierwszej gry, czyli magiczna kula papatki. Słyszę lektora lepiej od siebie, ale dobra. O kurcze. Dobra, dobra. Wolę sobie ściszać w słuchawkach na wszelki wypadek. Ściszać. O. Dobra. Tak zwany czarodziej wchodzi. Ta kula gdzieś tu jest. Muszę ją ukraść papatce. Dobra. Może schowała ją w tej skrzyni? Udało się. Magiczna kula jest teraz moja. Zły czarodziej ukradł magiczną kulę. Musisz ją odnaleźć. Okej, znam tę historię. Przechodziłem strzałek, aby sterować postacią. Grę tysiące razy, biliard razy. Użyj klawisza spacji, aby przeskoczyć. Dobra. No to idziemy dalej. Znowu te bugi dźwiękowe, które słyszę w słuchawkach. Wy ich nie słyszycie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale dobra, idziemy dalej. Będę w razie czego robił jakieś ścięcia. Oczywiście będę ciął w programie, a nie tak. Dobra. Zły czarodziej ukradł magiczną kulę. Musisz ją odnaleźć. Kurczę. Pozbieraj wszystkie grzyby, które znajdziesz podczas przeprawy przez tę kolorową krainę. O, come on. Śpieszmy się. Daleka droga przed nami. No co to miało być? Co to za durny spadek poniżej 20 FPS-ów? Czarodziej ukradł magiczną kulę. Bachniemy sobie grzybki i przejdziemy dalej. Żeby nie było nudno. Jej! I możemy sobie tędy wskoczyć w przestrzeń, a nie tędy nie możemy. Ale dobra, przechodzimy grę tak jak trzeba. Jak nam kazali, kurczę. Bo po co jest ta gra? A już miałem taką nadzieję, że nie będzie ścinek przy checkpointach. Uważaj! Dobra. Bang! Przeskocz po ruchowych platformach na drugą stronę. Dobra. Co do platform, jestem po prostu mistrzem parkoura. I to całkiem dosłownie. W tej grze. Nie w Minecrafcie. Ale dobra. Okej. No, ruszam tymi durnymi strzałkami, żeby papatka nie gadała, że się nudzi. Tak, żebyście wiedzieli. A idęż dlatego, że fajny efekt jest. Bang! Nawet na tamto nie musieliśmy wskakiwać. Nam się giga spieszy.
biegniemy dalej. To będzie dość długa seria. Seria wszystkich gier Papatka 3D zaczyna się, składa się bowiem z 12 gier. To jest pierwsza z nich. Rok produkcji 2006. Szkoda, że nie można w tej grze sprawdzać, ile ma się FPS-ów, takie coś wewnątrz gry. Bang. Hurra! Udało się! Dobra. Zbędna platforma zaliczona. No, ogólnie na razie nie będzie zbyt ciekawie. Ale chyba przy dalszych częściach jest tam więcej efektów dźwiękowych i muzyczka w poziomie. To masakra, kur... Masakra trochę. W lesie znajdziesz różne bach, grzyby. Bach, bach! Gratulacje! Udało ci się rozwiązać to zadanie! Dobra. Ogólnie powiem wam, że jest artykuł o tym, tej serii z Papatki, nie tylko 3D, ale o wszystkich, na Dubbingpedii. Polecam sobie zajrzeć. Zobaczycie obsadę. Trzech aktorów, niczym w teatrze greckim. No i znowu ten dźwięk. Ale dobra, dźwięk nam nie popsuje świetnej zabawy. Najlepszy jest czwarty poziom. Ojoj, bardzo się martwię. Moje małe jeżyki rozbiegły się po całej polance, gdy nikt ich nie pilnował. Co ja teraz zrobię? Nie martw się, zaraz coś wymyślimy, aby wszystkie jeżyki znowu znalazły się w domu. Przyprowadź wszystkie jeżyki do domku. Dobra, bardzo świetnie. Ale najpierw zagadka. Wskaż myszką, gdzie mieszkają borsuk, bóbr, kaczka, krzyżówka, kos, sowa. Gratulacje! Udało ci się rozwiązać to zadanie. Dobra. Teraz... O! No, kurczę. Jakie błędy! Tutaj zero checkpointów jest, tu nie powinno być błędów. Kurczę. Bang. Oza. Dobra. Zaganianie jeży. Jeży, które cisną bekę, jest niewątpliwie zarąbiste. Nie. Huh. Nie spotkały się. Co za... Dobra. Dziękuję ci, papatko, za odszukanie moich kochanych jeżyków. Teraz wszystkie są już w domu. I lecimy dalej. W przeciwieństwie do innych, będę cały czas... W jednym odcinku będzie cała gra się mieściła. I to będą wszystkie gry z serii, nawet te, co nikt nie nagrywał. Chyba została się tylko jedna, co nikt nie nagrywał poza mną. Jak ja nie znoszę tych spadków poniżej 20 FPS-ów. Podobno w wielkim drzewie widziano czarodzieja. Dostań się do środka i sprawdź, czy ukrywa tutaj magiczną kulę. Dobra, gra zakłada, że najpierw pójdziemy tam i dopiero później się dowiemy, że mamy zebrać klucz. Ale my pójdziemy po niego w tym momencie. Dobra, sowa,
Ej, do zamka! Kluczyk wkładamy. Zbierz wszystkie żołędzie, jakie znajdziesz na swojej drodze! Parkurujemy. Jak ja tego nie znoszę. Teraz muszę, kurczę, balansować. Nie ścinaj się, głupia gro. Przecież nie stawiasz wysokich wymagań komputerowi. No patrzcie, na komputerze Windowsem XP się nie ścina, a ja mam 7 i się ścinaj to bardzo. Dobra. Uważaj! Uważam, uważam. Ja wiem, co robię. Ja jestem mistrzu parkura. W papatce. Przeskocz po ruchomych platformach na drugą stronę. Już to gadała. Dobra. Skok. Bang. O kurczę. O kurczę. Ja nigdy tutaj normalnie wskoczyć nie potrafiłem. Zawsze na dach wskakiwałem. Come on. Come on, gro. Daj mi więcej FPS-ów. Nie ścinaj. Nie ścinaj się. Dobra. Jedziemy dalej. O, kurczę. Ojoj, nie udało się. No masakr. Durna ścina. Kurczę, szkoda, że nie szkoda, że nie nagrywam z kamerką. Ja takie wygłupy tutaj odstawiam, że po prostu... Skaczemy. O kurczę, czy my się wybijamy z tych żołędzi? Jak je zbierzemy skacząc? Dobra. Dalej. Zaraz powie. O, balony! Przeskocz po ruchomych platformach na drugą stronę. O, balony! Przeskocz po ruchomych platformach na drugą stronę. Głupi balon. O, szybko, szybko. Ostatni checkpoint. Zawsze mnie ciekawiła reszta tych drzewa, to niestety ta nakładka teksturowa. To jest giga wkurzające. Ja chciałem tam poleść. Szkoda, że nie mogę ruszać myszką w tej grze. Bym się świetnie rozejrzał po tym. I... najbardziej masakryczny i zarazem najlepszy poziom w tej grze. Ever. Dobra. To coś. Przesuwa dźwignię. Nie wiadomo. Ja zawsze się zastanawiałem, gdzie jest ta kuna. To miejsce pilnowane jest przez kuny. Sługi czarodzieja, który ukradł magiczną kulę. Okej, wiem. Ale muzyczka. Ja zawsze ją przeciwdziwałem. O, mam doskonałą okazję, kurczę. 5 FPS-ów. Uciekaj przed kunami. Mogą w ciebie rzucić kasztanem. Okej. Kapuję. No i, wbijamy do tego z tego miejsca. Ło, kurczę. Po kilka kasztanów. Jest to wprost zarąbiste. No i warto, jak widać, warto było ryzykować. Uważaj! Przejście obok. Ryzykowanie przejścia obok kuny.
O kurczę, ptaki tutaj słychać. O, to się przesunęło po lewej. Dobra. O, sensowne miejsce. I idziemy tutaj po kolejne kasztanki. Tutaj się ciężej skacze. Zauważyłem. Jakby gra pilnowała, żebyśmy nie mogli skoczyć. Odszukaj dźwignię z odpowiednią figurą geometryczną. Dobra. Jestem za poważny, żeby to zrobić, wleć tutaj, a więc wbijamy tu. Hurra! Udało się! No i żeśmy jeszcze nie wleźli. Ale już się otworzyło. Przeskok po ruchomych platformach na drugą stronę. Ło! Cudem nie sfejlowałem. Nie znoszę ścin w takich miejscach. O! Ojoj! Nie udało się! Nie znoszę ścin w takich miejscach. No, udało się. Musimy się zapisać, kurczę. Go up, go up. Bang. I checkpoint. Zarąbiście. Dobra. To teraz zdobyliśmy klucz. Klucz jest. O, może się uda. Udało się. Ale ja was już nie będę zanudzać powracaniem. Także zrobię małe cięcie i za moment. I za momencik. Okej, już wróciliśmy. Nawet dość szybko wróciliśmy. Cięcia chyba nawet nie musiałem... Mógłbym nie robić. Wiecie, jaki tu jest bajer? Że tutaj leci teraz jedna platforma, a jak youtuberzy mają, to są dwie platformy w tym samym miejscu. Kurczę. Te zwierzęta mieszkają też pod ziemią. Skasz, gratulacje. Udało ci się rozwiązać to zadanie. Dobra. Udało się. Kuna. Okej. Przedostatni poziom się ładuje. Zobaczymy. No wreszcie, wreszcie możemy to zrobić. Rzutka wodna. Więcej FPS-ów. Kurczę, nie możemy tego ominąć. Tego jest niewiele mniej. O, zebraliśmy.
musimy wszystko zebrać. Dobra. Uważaj! Refleks. Refleks przede wszystkim. Tutaj. Co za kwiatki, jak łatwo je ominąć. Ale one są ciężko rozstawione. O kurcze! Już prawie go miałem. Nie cierpię się po nie wracać. Bioż! Ja tego nie cierpię. Nie wracam, nie wracam. Bo dalej ściągnie no kwiatki. Dobra. Biegniemy, biegniemy. Płyniemy. Dobra. To jest gra zaliczana do tych, co im bardziej kto się ogarnia, tym mniej ma subów. Nie jestem za to dla nikogo wkurzony. Tylko stwierdzam fakty. O nie, jak ja tego nie znoszę. Nagrywa się dalej, w porządku. 22 minuty, mam nadzieję, że to szybko skończę. Okej. To odzyskam magiczną kulę. Jak ja tego nie cierpię. Dajcie mi więcej FPS-ów. Dziękuję. Jak one są masakrycznie rozstawione. Nie ominąłem, niczego nie ominąłem. Kurczę, przez to moje głupie sprawdzanie marnuję czas. Uważaj! Okej, może jednak nie marnuję czasu. Jestem po prostu ostrożny. Czaple. Wolę omijać. Wszelki wypadek. Jeszcze jedna. Dalej, 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 dalej. Na ostatnich poziomach już twórcy gry nie zaprzątali sobie głów punktami zapisu. Nie jest droga, którą mieliśmy płynąć. O. Fajne odkrycie. Szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej. To jest ten najgorszy moment.
dalej. Jeszcze troszkę. Epokowe odkrycie miałbym teraz dużo mniej, gdybym tego nie odkrył. Kurczę, jak ja tego nie znoszę. Zły czarodziej! Na pewno gdzieś tu się ukrył! Bach, bach. Idziemy, idziemy. I uwaga! Ending! No i niska ilość klatek nam go popsuje. Masakra. Oki, dopiero pod koniec przestał klatkować. Brawo! No to ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych części. Dzięki jej magicznym właściwościom papatka będzie mogła podróżować razem ze swoimi przyjaciółmi. Barnabą, Tosią i Filipem. Okej, jestem z powrotem. Musiałem odpalić grę od nowa, żeby się pożegnać. Także ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli się spodobało, to zostawcie kciuka w górę. Napiszcie w komentarzach, czy może taki cały gameplay, czy raczej dzielić na części jedną grę. No dobra. To jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Na razie trzymajcie się. Cześć!